Audiobook Monster Hunter Freedom Unite, część druga. Dwie upolowane dziadrome dały mi niesamowitego kopa. Dzięki cennym łupom dorobiłem się naprawdę solidnego hełmu i pancerza, które zapewniały ochronę na poziomie około dwudziestu kilku punktów. Biła ze mnie pewność siebie i miałem wrażenie, że zarażam mieszkańców wioski swoim entuzjazmem i optymizmem. Po długich miesiącach życia z obawą, że nawet w pobliskich górach mogą paść ofiarą drapieżców, wreszcie zaczynali odczuwać choć odrobinę spokoju. Sielanka nie trwała jednak długo. Kilka dni później poczułem się jak zanęcony marchewką i złapany w sidła roślinożerca. Naprawdę uwierzyłem we własne siły po tych ostatnich sukcesach w pobliskich górach. Zwycięstwa nad Dziadromę traktowałem jako sygnał sprawnie robionego progresu i zachętę, by odważnie przeć naprzód. I naparłem, by z impetem uderzyć w ścianę i złamać wierną lance. Ta smutna historia zaczęła się od spotkania z miejscowym rybakiem. Na wieście o moich pierwszych sukcesach zasugerował podróż do pobliskiej dżungli, w której panoszyły się zagrażające podróżnym bestie, rzekomo utrudniały handel i transport towarów, co odbijało się na jego biznesie, a także komforcie życia wielu kupców oraz podróżników. Z dumą przyjąłem fakt, że zwrócił się w tej sprawie do mnie. Gotowy do drogi, przyjąłem kilka zleceń dotyczących tamtego regionu od wioskowej starościny. Były to proste prace, pozwalające rozeznać się w topografii terenu, zebrać parę nowych składników i stoczyć treningowe boje z co mniejszymi mieszkańcami tropikalnego lasu. Gdy już odrobiłem te podstawowe lekcje, ruszyłem na prawdziwe polowania. Jan Kutku, jeden z mniejszych przedstawicieli gatunku Wivern, a w rzeczywistości przerośnięty kurczak, a także różowy goryl Kongalala. Nie wyglądali na szczególnie groźnych. Opowieści wędrowców wskazywały jednak, że stanowią problem i wymagają uwagi ze strony wprawionego w boja chłopca. Zebrane informacje wskazywały, że Jan Kutku jest istotą pełną przebiegłości. Jego wielkie bursztynowe oczy śledziły każdy ruch, błyskając inteligencją, której nie sposób było zlekceważyć. Kiedy rozwierał swój dziwny, masywny dziób, z wnętrza wydobywał się dźwięk przypominający odgłos łamanych gałęzi i trzasku suchego drewna, dźwięk, który niósł ze sobą niepokój i zapowiadał kłopoty. Kolej różowy goryl Konga Lala, choć pozornie przypominał nieco komicznego stwora z dziecięcych bajek, był mistrzem złośliwości. Jego olbrzymie muskularne ramiona zakończone były pazurami zdolnymi przebić najtwardszą skałę. A szkliste, wodniste oczy zdawały się widzieć więcej niż tylko to, co było na powierzchni. Kongalala z jego upodobaniem do owoców o silnym zapachu. Potrafił sprawić, że najspokojniejsze popołudnie zmieniało się w istną katastrofę. Jego nawyk rzucania zgniłych resztek był jedynie preludium do bardziej złośliwych wybryków, które sprawiały, że życie w dżungli stawało się tak nieprzyjemne. Opowieści wędrowców pełne były przerażających szczegółów o spotkaniach z tymi stworami. Jan Kutku, choć mały w porównaniu z innymi wivernami, Posiadał spryt i szybkość, które czyniły go śmiertelnym przeciwnikiem. Był mistrzem zasadzki, atakując z Nienacka i równie szybko znikając w gęstwinach lasu. Jego odgłosy były przerażające, ale to jego strategia polegająca na zdezorientowaniu i zmęczeniu ofiary była najgroźniejsza. Kongalala natomiast wykorzystywał swoją ogromną siłę. I niespodziewaną zwinność do tworzenia chaosu. Był zawzięty i wytrzymały, co sprawiało, że kiedy już obrał sobie coś lub kogoś za cel, nie odpuszcza. Mimo, że na pierwszy rzut oka oba monstra mogły wydawać się niegroźne, prawda była zupełnie inna. Każdy, kto miał nieszczęście je spotkać, szybko uczył się, że pozory mogą być niezwykle mylące, a wędrowcy, którzy przeżyli konfrontację, zawsze opowiadali swoje historie z drżącym głosem i szeroko otwartymi oczami, wiedząc, że złośliwość tych stworów była równie groźna jak ich pazury i kły. Przekonany, że odpowiednio wszystko zaplanowałem, ruszyłem na łowy. Najpierw na Jana Kutku. Starliśmy się początkowo na plaży, gdzie nie tylko musiałem uważać na rzucającego się szaleńczymi szarżami wiwernę, ale też na towarzyszące mu przerośnięte owady, które boleśnie żądliły oraz na czekające na swoją porcję padliny agresywne velociraptory. Słońce wisiało nisko nad horyzontem, barwiąc niebo na pomarańczowo gdy zbliżyłem się do plaży. Każdy krok po miękkim, ciepłym piasku wydawał się pułapką. Zapadałem się w nim pod ciężarem niesionego ekwipunku. Rajska okolica i szum fal były kojącą ciszą przed nadchodzącą burzą. W zakamarkach pobliskiej dżungli kryły się cienie, które zwiastowały niebezpieczeństwo. To jednak na otwartej przestrzeni czekała na mnie prawdziwa próba. Jan kutku zjawił się nagle, jakby sam wiatr go przywiał. Jego skrzydła rozpostarły się szeroko, rzucając groźny cień na piaszczystą arenę. Krzyknął, a dźwięk przeszył powietrze i zakłół uszy. Zanim zdążyłem się przygotować, ruszył na mnie z przerażającą prędkością. Niby niezdarne kroki napędziły ciało i zmniejszyły dystans między nami. Mogłem się dobrze przyjrzeć, jak jego dziwaczny, kolorowy dziób błyszczy w słońcu niczym ostrze. Odskoczyłem, by uniknąć uderzenia, a potem uniosłem lance w postawie bojowej. Zaczekałem na dobry moment i wyprowadziłem kontratak. Broń, choć ostra i dobrze wyważona, zdawała się ześlizgiwać po łuskach i nielicznych piurach stwora, jakby był chroniony jakąś magiczną aurą. Jan Kutku niewiele robił sobie z mojej obecności i ciosów. Jego ruchy były niezmiennie pełne dziwnej gracji i nieprzewidywalności. Atakował bez opamiętania. Zmuszając mnie do nieustannego manewrowania. Próbowałem zwiększyć dystans, by zregenerować siły i łyknąć przygotowanych mikstur, kiedy z pobliskich krzaków wyskoczyły przerośnięte owady, które uznały mnie za łatwą ofiarę. Ich żądła były jak gorące igły, przeszywające moją skórę, gdy próbowałem obserwować głównego przeciwnika. Każde ukąszenie i urządlenie było jak iskra bulu, która rozpraszała moje myśli i spowalniała ruchy. A potem pojawiły się velociraptory. Czekały na swoją szansę, obserwując z bezpiecznej odległości, a teraz, widząc moją chwilową słabość, ruszyły do ataku. Ich niskie, gardłowe warknięcia rozbrzmiewały wokół mnie kiedy skakały, próbując obalić mnie na ziemię. Znalazłem się w środku terenu drapieżników, które zamierzały skorzystać z nadarzającej się sposobności na obfity posiłek. Mój zapas środków medycznych szybko się kurczył. Opakowanie po opakowaniu, maści i bandaże znikały, gdy próbowałem zatrzymać krwawienie i złagodzić ból. Walka z Janem Kutku była już wystarczająco trudna, ale teraz musiałem zmagać się z wieloma zagrożeniami jednocześnie. Nigdzie w zasięgu wzroku nie widziałem miejsca, gdzie mógłbym odnaleźć moment wytchnienia. Lanca w moich rękach wydała się nagle taka ciężka, niemal bezużyteczna. Każde pchnięcie, każdy zamach. Stawały się tylko drażnić bestię, która odpowiadała coraz bardziej wściekłymi szarżami. Czułem, jak ogarnia mnie zmęczenie. Miałem coraz większy kłopot z uregulowaniem oddechu. Coś we mnie jednak wciąż nie pozwalało się poddać. Skupiłem wzrok na Janku tku, a w umyśle zaczęła kiełkować nowa strategia. Musiałem znaleźć jego słabość. Coś, co przełami jego ochronę. Zacząłem uważniej obserwować jego ruchy, szukając wzorców, powtarzających się zachowań, które mogłyby dać mi przewagę. To była walka na wyczerpanie, zarówno dla mnie, jak i dla bestii. Miałem nadzieję, że moja determinacja i zdolność adaptacji pozwolą mi zwyciężyć, bo w tym świecie pełnym niebezpieczeństw. Wszak tylko najsprytniejsi i najodważniejsi mogą przetrwać. Najwyraźniej kutku zaczął odczuwać zmęczenie, lub które ciosy musiały go zaboleć, bo w pewnym momencie porzucił myśl o pożarciu mnie i odleciał, lizać rany. Stanąłem przed nowym problemem, bo nie zabrałem ze sobą paintboli, którymi mógłbym wcześniej oznaczyć bestie na wypadek takiej sytuacji. Dżungla, z jej gęstą roślinnością i labiryntem drzew, stała się w jednej chwili moim największym wrogiem utrapieniem. Każdy krok, każdy szelest mógł sprowadzić na mnie kolejne niebezpieczeństwo. Miałem wrażenie, że małpy chowające się w koronach drzew kpią sobie z mojej nieporadności. Tropikalne ptaki wydawały dźwięki. Które tylko potęgowały moją frustrację. Słońce zaczynało chylić się ku zachodowi, a cienie wydłużały się, tworząc złudzenie, że jestem obserwowany z każdej strony. Wiedziałem, że każda chwila zwłoki działa na moją niekorzyść. Czułem się jak ślepiec we mgle. Czas płynął nieubłaganie, a ja, coraz bardziej zmęczony, Brnąłem przez zarośla, wciąż mając nadzieję, że znajdę ślady swojej niedoszłej ofiary. Co kilkanaście kroków zatrzymywałem się, by złapać oddech i wsłuchać w odgłosy lasu, próbując wychwycić cokolwiek, co mogłoby mnie naprowadzić na właściwy trop. W końcu, po wielu kwadransach bezowocnych poszukiwań, udało mi się odnaleźć Jana. Stał w centrum małej polany, otoczony przez wysokie, wiecznie zielone drzewa, jakby natura sama chciała ukryć go przede mną. Jednak to nie był ten sam zmęczony Jan Kutku, którego widziałem wcześniej. Wyglądał na odrodzonego, jego oczy błyszczały gniewem i determinacją, a skrzydła unosiły się w pełnej gotowości. Zrozumiałem, że nie mam szans. Trudne warunki i zmęczenie dały się we znaki. Byłem wolny, słaby, nieskuteczny. Każdy krok był ciężarem, a ręce, które wcześniej pewnie trzymały broń, Teraz drżały ze zmęczenia. Potwór dostrzegł to i zaatakował z całą swoją siłą. Jego dziób, niczym młot, roztrzaskiwał się o ziemię tuż obok mnie, a skrzydła uderzały z taką mocą, że powietrze wokół drżało. Wiedziałem, że nie mogę dłużej walczyć. Ewakuowałem się z podkulonym ogonem, nim było za późno. Przebiegłem przez dżunglę, starając się unikać wystających korzeni i gęstych zarośli, które mogły mnie spowolnić. Serce waliło mi w piersi jak młot, a oddech był urywany i ciężki. Zdesperowany, by nie wrócić do wioski Pokonanym, dałem sobie chwilę wytchnienia i ruszyłem jeszcze na Kongalale. Naiwnie liczyłem, że. Okaże się on niewiele więcej jak tylko wyzwaniem na miarę dziadromy z gór. Efekt był podobny. Zdecydowanie przegrałem z silnym i szybkim gorylem, który wydawał się nie przejmować wbijającym się w futro grotem lancy. Był pokorzyć mnie radośnie pierdział w odległości kilku kroków i podskakiwał, naśmiewając się z mojej nieudolności. Zrezygnowany Zdecydowałem się na powrót. Milczałem całą drogę łódką, a rybak uszanował fakt, że mogę nie mieć ochoty na dysputy o życiu i codzienności. Kolejny dzień spędziłem zamknięty w czterech ścianach swojego domu, rozważając zakończenie łowieckiej kariery. Biłem się z myślami i odtwarzałem w nich obie przegrane z Kretesem potyczki. Każdy błąd, głupia decyzja, nieprzemyślany ruch składały się na ogólny obraz nędzy i rozpaczy, którą w tamtym momencie sobą reprezentowałem. W końcu jednak emocje ze mnie zeszły. Porażki są wpisane w żywotłowcy i najlepsi przekuwają je w lekcje, dzięki którym są w stanie pokonywać kolejne napotykane na swojej drodze przeciwności. Przemyślałem wszystko na spokojnie i postanowiłem wrócić do gry. Nowy ja z zupełnie nowym planem. Zrezygnowałem z lancy. Miałem wrażenie, że zbytnio mnie spowalnia i daje zbyt wąskie możliwości w ataku. W jej miejsce wyciągnąłem ze skrzyni broń, która na treningach u lokalnego mistrza zrobiła na mnie niewiele mniejsze wrażenie. Dwa krótkie miecze wręcz zachęcały do mobilności, a czułem, że głównie jej mi brakowało w ostatnich przegranych pojedynkach w dżungli. Do tego opcja zdemonizowania siły, dzięki której mogłem być jeszcze groźniejszy dla nieuważnych stworów. Poświęciłem wieczór na przygotowanie mikstur leczących i paintboli. Zebrałem wszystko w plecak, i położyłem się spać by z samego rana wstać z nowymi siłami. Wróciłem na łowy. Starościna, widząc mnie wychodzącego o świcie z chaty, uśmiechnęła się. Doceniała to, że pokazuje charakter i nie poddaje się pomimo kolejnych porażek. Podróż łodzią do dżungli dłużyła się. Nie mogłem się doczekać kolejnego starcia z bestiami, które bez skrupułów obnażyły wszystkie moje słabości. Nie szukałem zemsty i nie szedłem tam z chęcią wyrównania rachunków. Koncentrowałem się na tym, by sprostać powierzonemu zadaniu. Jestem łowcą i muszę to zrobić. Zacząłem od Jankutku, który był dużo bardziej nieobliczalny ze względu na swoją umiejętność latania. Choć jego błoniaste skrzydła nie wskazywały, że może pokonywać w powietrzu dłuższe dystanse, to w miarę potrzeby potrafiły się sprawnie wzbić w niebiosa. Korzystał z tej ewolucyjnej zdolności, by dręczyć turystów, handlarzy i szukających surowców mieszkańców wioski. Atakował w różnych miejscach, bez wyraźnego schematu. Terroryzował całą dżunglę. I rejon piaszczystej plaży, gdzie nie brakowało mu potencjalnych ofiar. Tym razem zabrałem odpowiednią liczbę paintboli do znakowania bestii, a i jeszcze przed spotkaniem zjadłem dwie porcje racji, co by mieć większy zapas sił na demonizację. Nie zamierzałem znowu męczyć się i tracić czasu z tym przerośniętym kurczakiem. Choć tłumiłem złość w sobie. To irytacja poprzednią porażką wyszła na jaw, jak tylko zaczęła się bitwa. Chciałem szybko pociąć monstrum na kawałeczki. Jego styl walki wymuszał jednak ostrożność, i przyjęcie taktyki ataków z doskoku. Musiałem się opanować. Jan kutku potrafił rzucić się szaleńczą szarżą i przewalcować się połowcy, a i umiał ziać jakimś obrzydlistwem z paszczy, więc frontalny atak miał duże szanse zakończyć się klęską. Wyczekiwałem więc na błędy wroga i atakowałem przy każdej okazji z flanki. Ostrza Gia Klaus Plus szybko tępiły się na twardych, chronionych łuskami nogach bestii, ale nie rezygnowałem. Po kilku minutach Zmusiłem kutku do ucieczki. Znaczniki podpowiedziały mi, że szuka oddechu w swojej kryjówce i błyskawicznie się tam przemieściłem. Wcześniejsze rozpoznanie terenu okazało się zbawienne. Zaoszczędziłem wiele czasu, dzięki czemu Jan kutku nie zdążył się zregenerować. Jeszcze tylko przez chwilę, napędzany krążącą we krwi adrenaliną, był groźny. W końcu wielokrotnie powtórzone celne cięcia zrobiły swoje, i z łoskotem padł na kamienne podłoże. Może to euforia wywołana zwycięstwem spowodowała, że nie czułem zmęczenia. Rozsądnie byłoby wrócić i uzupełnić zapasy oraz siły, ale wizja wyruszenia od razu na Kongalale okazywała się zbyt kusząca. Wcześniej omal nie przypłaciłem takiej brawury śmiercią. Teraz jednak różowy goryl nie stanowił aż takiego wyzwania. Musiałem uważać na jego szaleńcze rajdy oraz wypuszczane z wielkiego tyłka gazy, które działały niczym najskuteczniejsza toksyna. Zachowując ostrożność, Byłem w stanie unikać niebezpieczeństw. Początkowo potwór stanął do walki jeden na jednego, ale szybko zorientował się, że jest na przegranej pozycji, bo tym razem ma za przeciwnika kogoś dużo lepiej przygotowanego. Zaczął więc szukać pomocy u innych mieszkańców dżungli. Wciągał mnie w głąb lasu, licząc, że zmęczę się na chmarach owadów czy innych mniejszych drapieżników. Przemieliłem każdego, kto pojawił się między nami. Parłem naprzód i nic nie było w stanie mnie powstrzymać. Na koniec Kongalala czmychnął do jaskini, licząc na regenerujący sen. Choć nie sposób odmówić mu przebiegłości i instynktu, to w starciu z technologią nawet takie cechy zdają się na nic. Paintbole nie zawiodły i zaprowadziły mnie dokładnie w miejsce, gdzie głośno chrapał. Zbudziłem go delikatnie obracając wbite w zadek ostrze. Zareagował z wściekłością i rzucił się na mnie z impetem, ale wobec otrzymanych wcześniej ran był już mniej zwinny. Ataki młuciły powietrze, a ja odbierałem je, jakby były wyprowadzane w zwolnionym tempie. Dostrzegłem kolejne okazje na zadanie obrażeń i skorzystałem z nich bez chwili zawahania. Agonalny okrzyk rozniósł się po jaskini, uderzając w sklepienie i uciekając na zewnątrz. W dżungli na pewien czas zapanował spokój. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka audiobooka z gry Monster Hunter Freedom Unite, w którym opisuję swoją łowiecką przygodę z produkcji wydanej oryginalnie na przenośną konsolę PlayStation Portable. Jeśli podobają Ci się takie słuchowiska, sprawdź inne materiały z serii audiobooki z Galingradu, dzięki którym przeniesiesz się do światów Red Dead Redemption 2, indyka Uncanny Valley czy nawet Need for Speed Most Wanted, tekstowe wersje opowiadań Zapraszam z kolei na bloga gralingrad.pl. Wkrótce wyruszamy na następne łowy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.